Sponsorem programu jest firma Bonimet, producent aerozolu doustnego Anginbon na ból gardła i chrypkę. Jesteśmy w okresie jesienno-zimowym. To czas, w którym bardzo często chorujemy na infekcje górnych dróg oddechowych. Prawie zawsze są to infekcje pierwotnie wirusowe, czyli nie bakteria i nie potrzeba antybiotykoterapii, ale inne leczenie, najlepiej naturalne. U osób dorosłych prawdopodobieństwo infekcji wirusowej to 90-95%. W przypadku dzieci to prawdopodobieństwo powyżej 80%. Więc to już niech Państwu pokaże, jak trudno jest się zakażyć paciorkowcem. Skala oceny prawdopodobieństwa anginy paciorkowcowej składa się z 5 objawów indywidualnie punktowanych. Im więcej punktów uzbiera pacjent, tym większe prawdopodobieństwo, że przyczyną choroby jest paciorkowiec. Wśród punktowanych objawów jest temperatura ciała. Jeżeli wynosi więcej niż 38 stopni, chory otrzymuje 1 punkt. Jeśli mniej, 0. Jeżeli chory nie kaszle, otrzymuje 1 punkt. Gdy kaszle, 0. Po 1 punkcie chory otrzymuje, jeśli ma powiększone węzły chłonne podżuchwowe oraz wysięg i obrzęk na migdałkach. Jeżeli chory ma poniżej 15 lat, otrzymuje 1 punkt. Ale jeśli jest po 45 roku życia, odejmowany jest 1 punkt. Ta skala ułatwia rozpoznanie tego, czy infekcja jest paciorkowcowa, czy też nie. Jeżeli pacjent, patrząc na tą skalę, jeżeli pacjent uzyska 1 punkt bądź 0 punktów, to infekcja jest prawie na pewno wirusowa i nie wymaga ona antybiotykoterapii. Jeżeli uzyska 2 do 3 punktów, wtedy prawdopodobieństwo infekcji bakteryjnej, czyli paciorkowcowej w tym przypadku, jest na poziomie 10 do 39%. Jeżeli uzyska 4 punkty, to prawdopodobieństwo jest 50%. W tych dwóch ostatnich przypadkach warto byłoby zrobić też potwierdzający rozpoznanie test bakteriologiczny. Jeżeli rzeczywiście jest to infekcja paciorkowcowa, wtedy wymaga ona interwencji i wymaga stosowania antybiotyku, ale tylko i wyłącznie w takim przypadku. Jeżeli jest to infekcja wirusowa, nie powinno się stosować antybiotyku. Bardzo ostrożnie trzeba tymi antybiotykami szafować. Mówią o tym wszyscy specjaliści i wszystkie towarzystwa naukowe na świecie. Jakie metody oferuje nam medycyna naturalna w przypadku infekcji gardła? Bardzo dobrze sprawdzają się naturalne produkty. Ja najczęściej używam olejków eterycznych w połączeniu z propolisem i oczarem wirginijskim. Tutaj takie przykłady olejków eterycznych. Znakomicie sprawdza się olejek eukaliptusowy, cynamonowy, goździkowy, tymiankowy, szałwiowy. Te olejki dobrze je zmieszać ze sobą, połączyć, jak już powiedziałem, z propolisem. To jest taki preparat, który ja często używam w samochodzie, go nawet wiozę. On jest w postaci aerozolu, tam jest ten propolis, oczar wirginijski. Jego się podaje doustnie i w przypadku infekcji ja stosuję co godzinę jedną dozę. I u siebie też stosuję, jak u swoich pacjentów. Rzadko się zdarza, żeby potrzeba było więcej niż jeden dzień terapii. Zwykle to się podaje w ten sposób, że się daje i to po prostu czuję ten charakterystyczny smak w ustach. Bo ten dozownik daje tą wyższość nad takim normalnym aerozolem, że podaje się go w miejsce zachorowania. Więc olejki eteryczne z propolisem i oczarem wirginijskim to jakby jedna sprawa. Ale można stosować również inne produkty, na przykład takie produkty w postaci płynu. Taki lek w płynie, też go często stosuję w swojej praktyce, też oczywiście ziołowy preparat. Zwykle się go robi w ten sposób, że jedna łyżeczka takiego preparatu jest dozowana, on jest, się go stosuje na łyżeczki. Taka jedna łyżeczka do kieliszka, prawda? I rozcieńczamy ten preparat dwukrotnie wodą, czyli jedna łyżeczka preparatu, dwie łyżeczki wody i takie stężenie jest optymalnym stężeniem do tego, żeby nam się wchłaniało, bo przypominam tym, którzy nie wiedzą, że najlepsza wchłanialność jest wtedy, kiedy alkoholowy roztwór ma 25%. I to normalnie można bardzo wolno pić. Im wolniej się pije, tym lepiej, dlatego że wtedy się od razu miejscowo ten preparat działa, łączy się ze śliną, działa miejscowo na te wirusy bądź też te bakterie. Bo powtarzam, to nie tylko jest terapia infekcji wirusowych. Jeżeli jest infekcja bakteryjna,
bakteryjna i pacjent przyjmuje antybiotyki, również powinien stosować preparaty ziołowe, bo one działają przeciwzapalnie, wykrztuśnie, ale również stymulują odporność, a antybiotyki tą odporność niestety hamują. Możemy też stosować preparaty w postaci mieszanek ziołowych. Tutaj taka mieszanka ziołowa. Tych ziół, jak Państwo tu widzicie, jest dużo więcej niż normalnie, bo żeby ten efekt był, no to trzeba użyć co najmniej 4 gramów. Tu są 4 gramy mieszanki ziołowej. My tę mieszankę ziołową zalewamy wrzątkiem. Tu mam wrzątek, prawda? I czekamy sobie około 10 minut, aż nam się zaparzy. Jeżeli nam się zaparzy taka herbatka, to do niej, to możemy ją oczywiście pić, należy ją pić, ale można nalać też drugi raz. W skład tej mieszanki wchodzi 6 różnych produktów zielarskich, z których najważniejsze to liść babki lancetowatej, korzeń lukrecji i kwiatostan lipy, które wykazują bardzo szerokie spektrum działania. Działają m.in. przeciwzapalnie, wykrztuśnie i przeciwdrobnoustrojowo. Stosując tę recepturę, można nie przejmować się, czy mamy do czynienia z kaszlem suchym czy wilgotnym, czy jest to kaszel ostry czy przewlekły. Jakakolwiek będzie to infekcja górnych dróg oddechowych, ta mieszanka będzie w stanie poradzić sobie z nią. Im więcej pijemy w infekcji górnych dróg oddechowych, tym lepiej. Ludzie, którzy mało piją, gorzej wykrztuszają wydzielinę. To się zwykle tyczy osób starszych. Osoby starsze z reguły piją mniej i przez to ta wydzielina jest za gęsta, żeby ją wykrztusić. Także pamiętajcie Państwo, to jest instrukcja dla seniorów, szczególnie dla seniorów, dużo, dużo pić w czasie infekcji górnych dróg oddechowych. Można też stosować preparaty w postaci syropów. To mam taki syrop, który też daje, ten syrop daje głównie dzieciom. Jest to syrop też z ekstraktem prawoślazu, bzu. To jest typowa mieszanka ziołowa i oczywiście on jest gęsty i jego się stosuje od razu, że tak powiem, sotę do ust, nie pozwolę sobie zastosować. Przyjemny, anyżowo-koprowy smak takich cukierków. No znakomity smaku i prozdrowotny. I taki syrop jest bardzo dobrze tolerowany, zwłaszcza przez dzieci. Dzieci gorzej tolerują preparaty z zawartością alkoholu. Mieszankę ziołową też piją wolniej. O tutaj już nam się ona pięknie wybarwia. Tylko pamiętajcie Państwo, to nie jest herbata zwyczajna i ją trzeba troszkę dłużej parzyć. Musi dojść do wywabienia, wytrącenia, wyciągnięcia tych substancji prozdrowotnych. Także reasumując, można stosować preparaty z olejkami eterycznymi, propolisem i oszalem virginijskim, na przykład tak jak ten, podawane miejscowo bardzo często. Można stosować krople ziołowe rozcieńczane wodą dwukrotnie. Można stosować mieszankę ziołową, która się nam pięknie zaparza, oraz można też stosować syrop, który jest szczególnie polecany dla dzieci. Infekcje górnych dróg oddechowych to przede wszystkim infekcje wirusowe, z rzadka bakteryjne. Jeżeli osoba jest chora i nie ma wysokiej gorączki, ma kaszel, nie ma powiększonych węzłów chłonnych, nie ma nalotów na migdałkach i jest w odpowiednim wieku, czyli jest dorosła, wtedy raczej jest to infekcja wirusowa. Wtedy stosujemy preparaty ziołowe pod postacią aerozoli, mieszanek ziołowych, kropli ziołowych, bo one poza tym, że działają prozdrowotnie, działają też immunostymulująco, a to przy infekcji szczególnie wymagającej terapii antybiotykiem jest niesłychanie ważne. Kończąc, zachęcam Państwa do oglądania TV dla Zdrowia, gdzie o tej odporności, o której tutaj wspomniałem, jest bardzo dużo i zadawania nam pytań na adres, który Państwo widzicie na ekranie. Kliknij w poniższy obrazek, aby dowiedzieć się więcej na temat suplementacji diety, jaką zaleca Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza.